Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Jesteśmy na Oktoberfest Alternative, tak chyba nazywa się ta impreza. Ostatni dzień. Dokładnie. Pogoda może nie dopisała, ale z tego co tutaj ludzie mówili... Pogoda barowa. No właśnie, wczoraj nie było tak źle. Jest ze mną Wojtek Serwipko z browaru Serwipko. Witam, cześć. Musiało nie być źle, skoro tylko dwa piwo zostało. Wasze, prawda? No tak, mieliśmy wcześniej jeszcze Hamerikę i Nomono Trójkę. No wczoraj faktycznie studenci dopisali. Dobrym pomysłem było, żeby zorganizować tą imprezę w pierwszy weekend października, więc frekwencja jest okej, okay. No i bardzo klimatyczne miejsce. Tak, nie? Tak, no ja chcę się przyznać, ale mieszkam 39 lat we Wrocławiu i pierwszy raz tu jestem, nie wiedziałem, takie dziedzinie miejsce jest, więc super miejsce. I liczba browarów chyba też optymalna, bo to jednak jest mniejsza impreza, a liczba browarów jest z 10 albo 15. Chyba 15. Nawet by się więcej nie zmieściło, natomiast no, to też fajnie, że ludzie sobie, że tak powiem, mogą szybko przejść przez, jasne, zobaczyć co jest, a to w zupełności wystarczy. Jak najbardziej. Z różnorodnością piw. Przywieźliście więcej piw, ale został Chuck i jeszcze... I Roger. Ja mam Chucka. Nie wiem, czy chcę spytać, co to za piwo, bo to już pewnie tysiące ludzi pytało i a nie, o tym wie. To jest nowa wersja Chucka. Bo to jest nowa wersja, no dlatego że dość dużo obiekcji się pojawiło w stosunku do pierwszego Chucka, że jest za bardzo karmelowe, więc to zmieniliśmy zasyp. Mm-hmm. Nie ma w ogóle żadnego słodu karmelowego. Jest chmielenie, troszeczkę zmieniliśmy fermentację, żeby to bardziej szło w stronę takiej klasycznej IPA. Niż tego karmelowej wersji. Goryczka trochę nie wyższa, nie pamiętam do końca tamtego Chucka. Teoretycznie nie powinno być, akurat w goryczce nic nie mieszaliśmy, tak? Ale cały jest świeże piwo, prawda? Bo świeże. Niedawno stosunkowo musiało być bardzo. Ono maksymalnie może mieć beczki, nie pamiętam, miesiąc, no, maksymalnie tyle. Akurat jeśli chodzi o goryczkę, to tutaj z tego byliśmy zadowoleni, więc tutaj nic się nie zmieniło, zostało to co... Jest z nami pies. To co było, natomiast Probus. Na aromat i chmiele, rodzaje chmieli i całe chmielenie na aromat. Okej, powiedz tak, bo mieliśmy okazję ostatnio się spotkać i tak do końca nie wiemy, co u was ciekawego słychać, czyli co tam leży i co w planach u ciebie zwariowanych, bo takie też się pojawiają. Co w planach? No, przede wszystkim mam nadzieję, że w końcu na początku przyszłego roku nasze moce produkcyjne się zwiększą, bo planowane jest otwarcie nowego browaru, w którym będziemy ważyć kontraktowo w większych ilościach, więc piwa będzie bardziej dostępne. Powiesz coś więcej? Gdzie to póki jeszcze co, jeszcze nie, natomiast okay. Na pewno będzie to duża impreza, taka startowa, więc wszyscy blogerzy będą zapraszani, żeby to zobaczyć, bo takiej instalacji w Polsce jeszcze nie ma. Super. Więc ale to będzie Dolny Śląsk? Czy... Dolny Śląsk, niedaleko Wrocławia, więc to super. To wszystko będzie, ale to mówię, początek przyszłego roku. A do tej pory cały czas będę, zresztą ja się nie mam zamiaru rozstawać za rzeczem. Tam te moce, które produkcyjne, te niewielkie moce produkcyjne, które mam w Zarzeczu, będę chciał jeszcze dalej wykorzystywać. Super. Wiele osób pyta o drugą warkę Baltic Abyssa. Ona już jest, tak naprawdę od stycznia leży w beczkach, więc koniec grudnia pojawi się druga warka Baltic Abyssa. Leży w beczkach drewnianych, czy leży w beczkach? Tak, w beczkach whisky, tak, no bo super, to jest piwo leżakowane w beczkach. To samo. Czyli rozumiem, tak, to będzie podobnie. Będzie, tak. No. Baltic Abyss to duży sukces, tutaj nic nie zmienialiśmy. Dużo tego piwa? 50 hektarów. Tak? O, to super! Tyle samo co pierwszej warki. No to super, czyli możemy być spokojni, możecie być spokojni, każdy swoją butelkę nie dostanie. Braknie. Tak jest. Okej, jak oceniasz imprezę? Tak wstępnie porozmawialiśmy, tylko w sumie ostatni dzień to można już chyba powiedzieć. Miłe zaskoczenie, nie spodziewałem się, że to tak fajnie wypali połączenie tej części takiej futrekowej tutaj z tą częścią piwną. Widać, że Wrocławianie jednak lubią piwo rzemieślnicze, bo licznie przybyli pomimo kiepskiej pogody.
to za to nie ukrywam, że dziękuję Wrocławianom, że tak fajnie i licznie przybyli na tą imprezę, pomimo tak, no, niezbyt przyjemnej pogody zachęcającej do jakichś dłuższych wypadów. Ale są też, że tak powiem, zadaszenia, więc myślę, że nie jest... Organizator tak, zadbało to, zakładając, że może być pogoda niezbyt korzystna, zadbało to, więc tutaj też podziękowania dla samego organizatora. Super, dobra, dziękuję Ci bardzo w takim razie i zobaczymy się w Poznaniu albo w Lublinie. Na pewno się zobaczymy w Poznaniu, bo tam będę razem z Centralą Piwną na stoisku. Na Lublin mam chęć wybrać, natomiast zobaczymy, czy po prostu pozwoli na to czas, a przede wszystkim dostępne piwa, no tak. Bez sensu mogę jechać z jednym piwem. No tak. Więc jeśli Lublin tak, jeśli pozwala to piwo, natomiast Centrala Piwna na pewno, Poznań na pewno tak. No to się widzimy, bo my na dzień się i tym optymistycznym kończymy. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tobie również i wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczenia.